publio.pl Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Storybox przedstawia Kate Hewitt Wybór sióstr Przełożył Adrian Napieralski. Czyta Joanna Domańska. Prolog. Salzburg, Austria, 1945 rok. Wiosna rozchodzi się po mieście niczym pieśń, symfonia piękna i odnowy wśród wojennych ruin. W Mirabel Garden na zewnątrz niegdyś okazałego pałacu w klombach zakwitły stokrotki, laki wonne, bratki i niezapominajki. Drzewa magnoliowe na placu Marktplatz. Uginają się pod ciężarem kwiatów o jedwabistych płatkach, a rzeka Zalcach, mająca swój początek w zaśnieżonych szczytach Alp Kitzbuchelskich i wijąca się pośród równin upstrzonych białymi gwiazdami narcyzów, przecina radośnie miasto. Jej zielono-niebieskie wody omywają filary zburzonych mostów, strzaskanych pozostałości po alianckich bombach, które zniszczyły je wraz z kopułą katedry, cudem pozostawiając inne miejsca nietknięte. Wysoko nad miastem, w przynależących do klasztoru Nonberg, budynkach w kolorze starej ochry, w cieniu kryje się kobieta. Poranne słońce omiata blaskiem błękitne góry Salzka-Mergut i rozciąga swoje długie, złote palce nad szczytami w kolorze indygo, które otaczają Salzburg niczym postrzępiona korona giganta. W ramionach kobiety porusza się małe dziecko, które wydaje z siebie ciche popiskiwania. Zbyt ciche i słabe jak na to, by informowało po prostu o głodzie. Podciąga kocyk na twarzyczkę niemowlęcia i kołysze je, szepcząc uspokajająco. Dotarcie w to miejsce zabrało jej niemal tydzień, przez co jest brudna, wyczerpana i wygłodzona. Dużo prościej byłoby przekazać dziecko stosownym władzom, nadgorliwym i skutecznym swojej pracy, których nie brakuje w tym czasie w miastach i wioskach, stąd aż do Hamburga, a nawet zostawić je tam, gdzie urodziło się tydzień wcześniej, w bólu i cierpieniu na świecie, który został zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego naprawę. Złożyła jednak obietnicę i oto jest posiniaczona i obolała, ściskająca w ramionach maleńki kawałek ludzkości, który w jakiś niemożliwy sposób zdołał przetrwać. Wysoko w górze zegar, osadzony w barokowej kopule wieży należącej do klasztoru, zaczyna wybijać szóstą. Wkrótce siostry zakonne zgromadzą się na modlitwach, a ich głosy zaczną przybierać na mocy w miarę wypowiadania słów rytuału, którego nie zmienił upływ czasu, nawet wojna. Dziecko znów płacze, a kobieta wie, że nie może dłużej czekać. Tak samo niechętnie, jak przyjęła wcześniej to brzemię, szykuje się teraz na rozstanie z nim. To maleństwo sprawia, że pozostaje zakotwiczona przy innej istocie ludzkiej, w rzeczywistości innej niż włóczący się po świecie, jak większość tych, którzy stracili wszystko na wojnie. Bezdomni, pozbawieni tożsamości, samotni. Tuli niemowlę do piersi i w tej samej chwili przypomina sobie palce jego matki, splecione z jej własnymi, zimne i kościste, z postrzępionymi paznokciami wbijającymi się w jej skórę. W oczach tli się reszta sił, które wydają się wypływać z niej na brudną słomę. — Proszę, obiecaj mi. Dla dobra tego dziecka. Co innego mogła zrobić, jak tylko złożyć tę obietnicę? Na de Gasse mieszka zegarmistrz. Nad jego domem wisi malowany szyld, przedstawiający łodyżkę szarotki. — Zabierz tam dziecko. Jeśli nikogo nie zastaniesz, udaj się do klasztoru — Tamtejsze zakonnice są dobrymi kobietami. Będą wiedziały, co zrobić. Przysięgnij. I w ten sposób się tu znalazła z małym zawiniątkiem na rękach, którego nie chce przyjąć nikt żywy. Poszła do sklepu na gettraidegasse, ale wejście zostało zabite deskami. Skierowała więc kroki w to miejsce, do klasztoru, żeby przekazać siostrom tę ofiarę. Ona sama nie byłaby w stanie zaopiekować się dzieckiem. Musi je tutaj zostawić. Po ostatnim uderzeniu zegara zapada cisza, a pozostałości echa przemykają jeszcze po wąskim dziedzińcu, kiedy pierwsze obłoki mgły zaczynają się rozwiewać pod wpływem promieni słońca. Kobieta zbiera siły, po czym idzie przed siebie z dzieckiem na jednej ręce i starą skrzyneczką w drugiej. Znalazła ją za sklepem spożywczym w cuchnącej alejce Kaigase. Wilgotne, na wpół zmurszałe listewki stały się równie skromnym łóżeczkiem dla tego dziecka, jak skromne były warunki, w których narodził się ten, do którego zakonnice wznosiły swoje modły. Wstawia skrzynkę u progu klasztoru, a następnie delikatnie układa w niej dziecko. Zakrywa je brudnym kocykiem, który dostała od pracownika Czerwonego Krzyża w Monachium. Na nim kładzie mały pleciony kwiatek, szarotkę. Otrzymała go od matki dziecka w ramach pamiątki, którą zdołała bezpiecznie przechować. Pozostało jej mieć nadzieję, że siostry zakonne zrozumieją jego znaczenie. Pochyla się, by ucałować blady policzek dziecka, po czym unosi ciężką kołatkę i pozwala jej opaść raz, dwa, trzy razy. Każde uderzenie zbiega się z biciem jej serca. Słyszy kroki na kamiennej podłodze, ciche i niespieszne, więc chowa się w cieniu za kolumną, gotowa wyjrzeć za niej, bo musiała zyskać pewność, że wszystko potoczy się właściwie. Drzwi otwierają się z przeciągłym skrzypieniem i na zewnątrz wychodzi zakonnica. Rozgląda się z niepokojem, po czym zauważa skrzyneczkę u swoich stóp. To młoda dziewczyna o gładkiej i pogodnej twarzy, zasłoniętej częściowo od góry czepkiem. Widać, że jest bardzo szczupła, kiedy kłuca, żeby sięgnąć do skrzynki. Na jej twarzy maluje się wyraz zdumienia, kiedy bierze niemowlę na ręce. Kobieta obserwuje, jak zakonnica tuli dziecko do habitu. Mimo powołania, wydaje się wiedzieć, jak je trzymać. Instynktownie układa je sobie na ręce i dotyka drobnej, delikatnej główki. Na ustach siostry wykwita pełen ciepła uśmiech. To jej wystarczy. Spełniła swoją obietnicę. Nic tu już po niej. Obolała na sercu i ciele kobieta odchodzi, kiedy słońce unosi się w końcu ponad dachy miasta, wypełniając je światłem. Rozdział pierwszy. Salzburg, 1934 rok. Z wysokiej, wąskiej kamieniczki na Gasse unosiły się dźwięki muzyki, radosne i spokojne, szukające drogi w ciemnym i zagraconym sklepie na parterze, którego witrynki wypełnione były po brzegi marmurowymi zegarami. Wszystkimi wydawał się dowodzić majestatyczny czasomierz, mający zdobioną tarczę i kukułkę, który bił co kwadrans od blisko stu lat, a został wykonany przez Johanna Baptista Beche. Muzyka niosła się wąskimi schodami na piętro do pokoju dziennego, w którym stały zużyte aksamitne sofy z ręcznie tkanymi narzutami, ciężkie drewniane stoły i krzesła, mahoniowy pociemniały od starości sekretarzyk. Wszystko to pochodziło z drewnianego domu w Tyrolu, a następnie melodia przechodziła do kuchni z kwadratowym drewnianym stołem i piecem. Docierała również na najwyższą kondygnację, do sypialni i małych pokoików na poddaszu, których okienka wychodziły na cebulowate kopuły katedry zalcburskiej, wszechobecne Alpy i błękit w oddali. Muzyka wypełniała każde z pomieszczeń, kiedy trzy głosy połączyły się w słodkiej melodii altu i dwóch sopranów, których różniące się tonacje splatały się w popularnej ludowej pieśni Di Lorelai. Nie wiem, dlaczego tak smutno mi, czemu tak serce mi porze. Czarowna pieśń zamierzchłych dni w mej duszy zniknąć nie może. I szumi wiatr, zapada mrok. I nagle zapadła cisza. — Birgit, chyba zafałszowałaś — powiedziała Lotte ze śmiechem, potrząsając głową, aż złote włosy opadły jej na ramiona. — A może ja? — znów się roześmiała, zerkając radośnie na obie swoje siostry. Spróbujmy jeszcze raz. Nie mamy na to czasu. Birgit odwróciła się pospiesznie, ukrywając wyraz twarzy przed roześmianą młodszą siostrą. Ojciec czeka, dodała i wybiegła z tylnego pomieszczenia sklepów, w którym ćwiczyły, by zapewnić tacie odrobinę spokoju od tych prób. Od kiedy blisko dwadzieścia lat wcześniej trafił go rumuński pocisk w walkach pod orsową, cierpiał na częste migreny. Birgit. Zaczęła lotte głosem pełnym trwogi, wyciągając rękę, żeby zatrzymać siostrę. Najstarsza z nich, Johanna, pokręciła głową. Zostaw! Wiesz jak ona jest! Zmienię fartuch. Wyszła pospiesznie z pokoju śladem Birgit i po schodach dotarła do pokoju dziennego. Lotte westchnęła i również poszła, śpiewając od początku, choć tym razem siostry do niej nie dołączyły. W kuchni ich matka Hedwig Eder robiła coś przy ciasteczkach, które sama upiekła. Na swoją najlepszą sukienkę, jaką zwykle zakładała w niedzielę, założyła fartuch. Choć mieszkała w mieście od 23 lat, nigdy wcześniej nie brała udziału w żadnym z salzburskich festiwali, nie licząc darmowego wstępu na Jedermana na placu katedralnym, na którym zgromadzili się nawet chłopi z gór. Sam festiwal zarezerwowany był dla zamożnych letników i podróżników, którzy przybyli z Wiednia, Berlina, a nawet z odleglejszych stron, zadzierających nosa osobników w wytwornych autach, mówiących donośnym głosem i znających się na dobrych manierach. Tak przynajmniej odbierała ich Hedwig. Mieszkańcy Salzburga nazywali ich elegancikami, w wyrazie podziwu lub pogardy, a może jednego i drugiego. W progu kuchni stanął jej mąż, Manfred. On również ubrał się schludnie na niedzielę w komplet obejmujący znoszoną tweedową marynarkę. Uśmiechnął się na widok posypanych cukrem ciasteczek, wypełnionych kremem i poukładanych starannie na talerzu. — Ach, prigel torte! — zawołał radośnie. — Moje ulubione! — podszedł do żony i pocałował ją w policzek. Skrępowana Hedwig schowała głowę w ramionach. Chyba widziałam gdzieś mysz, oznajmiła poklepując sitko nad ciastkami. Znów będziemy musieli zawołać tego mężczyznę. Manfred popatrzył na nią z czułością, jak poruszała się po kuchni, przestawiając czajnik czy talerze, a przy okazji unikała jego wzroku. Hedwig, tu nie ma żadnych myszy, odparł w końcu łagodnym tonem. Wzruszyła ramionami. Mogłabym przysiąc, że coś widziałam. Mąż wciąż się uśmiechając otoczył ją ramieniem w pasie. Jesteś nerwowa! Dlaczego miałabym być nerwowa? To nie ja będę śpiewała. Mimo to odsunęła się od niego, jak to zwykła czynić, bo choć go kochała, jego czułostki często wprawiały ją w zakłopotanie. Nimi się nie przejmuj, powiedział, kiedy znów zaczęła krzątać się w kuchni. Ważniejsze jest doświadczenie niż zwycięstwo. Poza tym one nie staną na scenie w Festspielhaus. Biorą tylko udział w konkursie dla amatorów organizowanych w restauracji. Cieszmy się tym dniem. Hedwig nie odpowiedziała, bo doskonale zdawała sobie sprawę, że nie będzie się tym dniem cieszyć, choć oczywiście się postara. Mimo to rzuciła mężowi przelotny uśmiech, świadoma, że on z całą pewnością będzie nim uradowany, po czym podeszła do niedużego, spękanego lustra przy drzwiach i związała włosy. Może i była zwykłą córką rolnika, ale zawsze dbała o wygląd. A oto i one, zawołał z uśmiechem Manfred, kiedy w kuchni pojawiła się roześmiana Lotte, po niej żwawo poruszająca się Johanna i na końcu Birgit, która starała się nie sprawiać wrażenia zdenerwowanej. Wszystkie miały na sobie pełne tyrolskie spódnice z fartuchami w kratę. Lotte zauważyła ze śmiechem, że wyglądają jak mleczarki. Jednak z racji tego, że konkurs sponsorowany był przez Stowarzyszenie do Spraw Narodowych Strojów Austriackich, odzież ta uszyta z determinacją przez Hedwig wydawała się bardziej niż odpowiednia na tę okazję. To nauczyciel muzyki Lotte zorganizował ich udział w zawodach. Najmłodsza córka Manfreda i Hedwig została trzykrotnie pobłogosławiona – Spośród trzech dziewcząt Ederów to ją uznano za najładniejszą, najbardziej urokliwą i mającą najlepszy słuch muzyczny. Przed kilkoma laty Manfred i Hedwig postanowili, że powinna brać lekcję śpiewu, co w ogóle nawet nie przyszło im do głowy w przypadku Johanny i Birgit, bo na to nie mieli po prostu pieniędzy. Lotte jednak miała takie zamiłowanie do muzyki, że rezygnacja z lekcji, przynajmniej zdaniem Manfreda, byłaby czystym okrucieństwem. Hedwig, która zarządzała rodzinnymi finansami, zgodziła się z niemałą niechęcią. Mimo wszystko jednak, dzień po dniu i tydzień po tygodniu srebrne grosze i złote szylingi trafiały do starej cynowej miseczki na półce nad piecem. Kiedy nauczyciel Herr Gruber zasugerował, by Lotte zaśpiewała na jednym z konkursów dla amatorów organizowanych w ramach słynnego festiwalu muzycznego, Dziewczyna zaczęła naciskać, by dołączyły do niej siostry. Mogły razem stworzyć trio. Czasami śpiewały wspólnie wieczorami, przy czym wysoki sopran lotte górował nad ostrożniejszymi głosami sióstr. Nigdy jednak nie wystąpiły publicznie. Herr Gruber wyraził zgodę na trio i zarejestrował udział dziewcząt w konkursie pieśni ludowych. Lotte zaraziła siostry swoim entuzjazmem, zdeterminowana, by wszystkie wzięły udział w tym cudownym wydarzeniu, nigdy bowiem nie goniła za sławą, choć sprawiała wrażenie, że się dla niej urodziła. Gotowe? zapytał Manfred, kiedy Lotte zawiązywała wstążkę na swoich złotych włosach, a Birgit walczyła z fartuchem. Pomyślał, że jego córki są do siebie podobne dzięki jasnym włosom i niebieskim oczom, choć wciąż potrafiłby wskazać wiele różnic. Johanna, podobnie jak jego Hedwig, miała wyraziste rysy i była bardzo ruchliwa. Lotte była radosna, piękna i wesoła, a Birgit znajdowała się gdzieś po środku, cicha i nieśmiała, nieco niezdarna, a jednak gotowa szukać swojego miejsca w świecie. Jak wyglądamy, papa? zapytała Lotte i zawirowała wokół własnej osi. Jak najpiękniejsze dziewczęta w całym Salzburgu. Ale zaczekajcie. Wyjął z kieszeni trzy łodyżki szarotki, które zerwał nad ranem w drodze do Mönsberg. Zaskoczył go ich widok, bo rosły z determinacją na wapiennej odkrywce wysoko nad miastem. Szarotka, zawołała Johanna. Gdzie ją znalazłeś? Rośnie tam, gdzie zawsze, w górach, odparł z uśmiechem Manfred. Wcisnął ostrożnie po łodyżce z żółtym kwiatkiem i jak zielonymi listkami w dekolty w strojach swoich córek. Teraz nie jesteście już siostrami Eder, tylko siostrami szarotkowymi. Niedługo wybuchnie z tego powodu sensacja. Co za nonsens, mruknęła Hedwig, choć się uśmiechała. Lotte się roześmiała głosem czystym jak kryształowy dzwoneczek. Siostry szarotkowe, wykrzyknęła. Tak, to jest dobre. Spóźnimy się, powiedziała Birgitta, a Johanna cmoknęła ze zniecierpliwieniem. Idźmy w takim razie, Manfred klasnął w dłoni i opuścili kuchnię. Zeszli po schodach na zatłoczoną ulicę, którą podążał strumień ludzi w kierunku Festspielhaus na Hofstallgasse. Ich cel znajdował się zaledwie 800 metrów dalej. Udali się więc w stronę restauracji Elektrischer Aufzug na Monsbergu, gdzie miał się odbyć konkurs. Lot też szła przodem, urocza jak zwykle, urzeczona festiwalową atmosferą. Wiele osób zmierzających na to wydarzenie zdecydowało się założyć skórzane spodnie lub tyrolskie spódnice. Inni wybrali smukłe suknie lub eleganckie garnitury. Wszędzie panował radosny nastrój, niosąc wszystkich naprzód w zaraźliwym uniesieniu. Kiedy Johanna przystanęła, żeby poprawić fartuch, z bocznej ulicy wyłonił się smukły Daimler i wjechał na plac przed nimi. W środku mignęła blada twarz kobiety, która przyglądała się tłumowi z wystudiowaną obojętnością. Wszystko w porządku, Birgit? zapytał z uśmiechem Manfred, zerkając na córkę, która jak zwykle ciągnęła się w ogonie, wykręcając nerwowo fartuch w zaciśniętych dłoniach. Tak, papo. Uśmiechnęła się zdawkowo, co na chwilę rozświetliło jej twarz i uczyniło ją niemal piękną. Manfred poklepał ją w ramię. Miał wyjątkową słabość do tej córki, której dusza bardzo przypominała mu jego własną. Od kiedy w wieku 17 lat Birgit skończyła prowadzoną przez siostry zakonne szkołę, oboje pracowali ramię w ramię w sklepie. Spośród trzech jego córek jedynie ona wykazywała zainteresowanie skomplikowanymi mechanizmami zegarów, cewkami, sprężynami i kółkami zębatymi, które wspólnie potrafiły odmierzać czas. On sam życzył sobie tylko, żeby jego córka odnalazła w sobie cel, który prawdopodobnie istniał gdzieś daleko od ich sklepiku. Johanna szła obok Hedwig. Gdyby nie siwiejące włosy żony, można by je uznać za siostry. Wyglądały zupełnie jak wyjęte z tej samej formy. W przypadku Johanny Manfred żył nadzieją, że uda się jej znaleźć coś, co ją zmiękczy. Może będzie to miłość, podobnie jak u jej matki. A lotte, jego roześmiana, najsłodsza, najmłodsza córka. Poruszała się z lekkością godną baletnicy, odchylała głowę w kierunku nieba i rozkładała ramiona, ciesząc się prostymi przyjemnościami niesionymi przez życie. Czego ona mogła potrzebować? Manfred uśmiechał się na sam jej widok. Za tak wiele rzeczy można było dziękować w dzień taki jak ten, kiedy powietrze było rześkie i czyste jak woda, a niebo miało głęboką niebieską barwę, przez którą odpatrzenia aż bolały oczy. A jednak się to robiło radując duszę kolorem powietrza jak i otaczających miasto gór. Któż nie westchnąłby lub przynajmniej nie mruknął pod nosem słowa wunderbar w reakcji na piękno szczytów wokół Salzburga, korony chwały, która chroniła miasto od ponad tysiąca lat. Był to dzień snucia marzeń i zapamiętywania dobrych rzeczy, gdyż w ostatnich miesiącach w Austrii było zbyt wiele niepewności. Lutowy konflikt między faszystami a socjalistami, który doprowadził do śmierci setek osób, a potem maj, kiedy na festiwalu teatralnym w Salzburgu wybuchła bomba. W lipcu kanclerz Engelbert Dollfuss został zamordowany przez austriackich nazistów podczas próby przewrotu, która na szczęście została zniweczona w ciągu kilku godzin. Taka niestabilność sprawiała, że każdy dzień był cenny. Rodzina skręciła w Hostel Gasse, dołączając do jeszcze większego tłumu zmierzającego w stronę Festspielhaus, gdzie odbywały się główne atrakcje festiwalu. Bruno Walter miał dyrygować Don Giovanniego Mozarta. Oczekiwano również na debiut wybitnego Arturo Toscaniniego. Po kilku minutach dotarli do restauracji Elektrischer Aufzug, imponującego gmachu wzniesionego z kamieni i drewna z widokiem na starówkę, jak również dawną salzburską fortecę zbudowaną nad miastem. Lotte z radością powitała windę, która zawiozła ich na górę, jedynie Hedwig marszczyła czoło i trzymała się pod boki. W samej restauracji uwagę zwracały wyłożona deskami podłoga i liczne lustra. Dzięki którym lokal wydawał się znacznie obszerniejszy. Usunięto stoły, zapewniając miejsce dla większej liczby krzeseł, z których zdecydowana część została już zajęta. Nie spodziewałam się aż tylu ludzi, mruknęła skonsternowana Hedwig, a Manfred uśmiechnął się tylko uspokajająco. To dobrze, że przyszli tak licznie. Publiczność ma duże znaczenie. Kobieta patrzyła bezradnie, jak jej córki zostają skierowane ku prowizorycznej scenie przez kogoś, kto wydawał się pełnić ważną rolę. Wciąż uśmiechnięty Manfred otoczył ją ramieniem i zaprowadził w stronę krzeseł na samym przedzie, które zostały dla nich zarezerwowane. Dokąd one idą? Za kulisy, żeby się przygotować. Nie przejmuj się, one są bardzo podekscytowane. Ścisnął ją za ramię z wyrazem szczerego rozbawienia, kiedy Hedwig rozglądała się niepewnie po sali. Restauracja szybko się wypełniła. Wszędzie rozbrzmiewały rozmowy i śmiechy, ponieważ ludzie dyskutowali i przeglądali program. Hedwig zerknęła na podany jej przez Manfreda arkusz. Na sam widok sióstr szarotkowych w połowie strony zakręciło się jej w głowie i poczuła, jakby podłoga usuwała się jej spod stóp. Nie wiedziała, co robić, żeby się nie przewrócić. Manfred położył jej dłoń na ramieniu. Zaraz się zacznie. I tak też się stało. Wysłuchali w milczeniu kilku wystąpień, oklaskując je na koniec, mile zaskoczeni głosami nawet najbardziej amatorskich uczestników. W związku ze sponsorowaniem wydarzenia przez Stowarzyszenie do Spraw Narodowych Strojów, wszyscy nosili tradycyjne odzienie i śpiewali ludowe pieśni. Hedwig zaczęła się stopniowo odprężać. Znała wiele tych utworów i strojów, które nie były noszone przez kosmopolitycznych Wiedeńczyków, lecz wydawały się znajome i swojskie. Zaczynało się jej to coraz bardziej podobać. I wtedy na scenę wyszły ich córki, trzy urocze, młode damy w tyrolskich spódnicach i kraciastych fartuchach, z jasnymi włosami i zaróżowionymi policzkami. Hedwig odniosła wrażenie, że patrzy na nie w zupełnie nowy sposób – Johanna, wysoka i silna, dwudziestoletnia i ciężko pracująca. Birgit, która wyglądała tak przyjaźnie, kiedy stała wyprostowana i patrzyła ludziom w oczy. I Lotte, kochana Lotte, dopiero szesnastoletnia, o skórze jak rosa i oczach błękitnych jak niebo w górze, gotowa dawać radość i rozrywkę, jakby pochodziła z zupełnie innego świata. Któż nie pokochałby Lotte? a potem jej głosy, słodkie, czyste i niewinne, w pełnej harmonii. Wszyscy byli tym występem poruszeni tak samo jak ona. W serce Hedwig biło z miłością i co chwilę zerkała na Manfreda z dumą i radością. Odpowiadał jej uśmiechem tak czułym, że do oczu napływały jej łzy. Czy nie jesteśmy szczęściarzami? mruknął ujmując jej dłoń. Czy nie zostaliśmy pobłogosławieni? Hedwig była w stanie jedynie skinąć głową. Siostry Eder nie zwyciężyły, nie dostały nawet nagrody, ale żadna z nich nie była tym faktem rozczarowana. Wystarczyło im, że w ogóle zaśpiewały, a pod koniec konkursu wydawało się, że wszyscy rozmawiają wyłącznie o zaskakujących ostatnich uczestnikach z rodziny von Trapp, którzy urzekli publiczność złożoną harmonią i tym, że wystąpili całą rodziną. Nie było tam tylko trzech córek, lecz dziewięcioro dzieci i ich matka. Nawet Hedwig była pod wrażeniem. Maria von Trapp była kiedyś zakonnicą w klasztorze Nonberg. zauważyła Lotte, kiedy podczas zapadającego zmierzchu wracali do domu na Getra i de gasse Powietrze było miękkie niczym jedwab i mile pieściło ich rozgrzaną skórę. Widzowie wrócili już do swoich mieszkań i hoteli, by przebrać się w wieczorne stroje i spędzić resztę dnia w najlepszych restauracjach i klubach w mieście. Ulice na pewien czas opustoszały. Później została wysłana do Fontrapów jako guwernantka jednego z dzieci, które zachorowało. Łącznie było ich siedmioro. Koniec końców wyszła za ich ojca, który jest baronem. Ciągnęła lotę. Czy to nie jest romantyczne? Niezbyt to rozważne. Odparła Hedwig ze zwyczajową obcesowością. Co zakonnica może wiedzieć o dzieciach? I co z jej ślubami? Hedwig wychowała się w wierze tak solidnej i niezachwianej, jak w przypadku jej męża. Nie było w jej życiu ani jednej niedzieli, podczas której nie poszłaby do kościoła na mszę, ani wieczoru, w którym nie odmówiłaby na kolanach różańca. Była jedynie kandydatką, niezakonnicą, ani nawet nienowicjuszką. Odparła Johanna, rzucając lotte jednocześnie czułe, jak i lekko strofujące spojrzenie. Tak naprawdę nie jest to żadna szokująca historia. Sama urodziła już dwoje dzieci, więc jakieś pojęcie musi jednak mieć. Rozmawiałam z nią w przerwie. Na swój sposób to bardzo interesująca kobieta. No cóż, dla nas nie ma to żadnego znaczenia, podsumowała ostro Hedwig. Pospieszmy się, ciastka mogą się zepsuć w cieple. Podobało ci się, papo? Zapytała Lotte znów wybiegając przed siebie z unoszącą się spódnicą i rozwianymi włosami, chwytającymi ostatnie promienie słońca. Czyż nie było wspaniale? Cała ta cudowna muzyka, dla mnie to brzmiało jak niebiosa. Wy byłyście wspaniałe, odpowiedział Manfred ze śmiechem. Jak same pewnie wiecie. Nie muszę wam o tym mówić, ale to zrobię i to pewnie nie jeden raz. Moje siostry szarodkowe. Musicie zachować te łodyżki na pamiątkę. Jego dobrotliwy uśmiech nieco przygasł na moment. Zwolnił też kroku, kiedy spojrzał na grupę chuliganów po przeciwnej stronie ulicy, którzy rozpychali się i głośno śmiali. Kilku z nich nosiło opaski ze swastykami. Ich czerwień i czerń pozostawały widoczne nawet w gasnącym świetle dnia. Jeden z nich mazał coś farbą na ceglanym murze. Manfred zauważył słowa Blut und ere, krew i honor. Jeden z chłopaków spojrzał na nich i uniósł w górę ramię, jakby rzucał im wyzwanie. Heil Hitler! zawołał, a w jego głosie dały się usłyszeć zarówno dobry humor, jak i zawoalowana groźba. Partia nazistowska była wyjęta spod prawa w Austrii już od roku, ale nie zniechęciło to zbytnio jej zwolenników. Manfred opuścił wzrok, objął żonę i szedł dalej w milczeniu Johanna zerknęła przelotnie na krótkowłosych i jasnookich chłopaków Birgit wydała wargi i odwróciła głowę Jeden z łobuzów spojrzał wyzywająco na patrzącą na niego Lotte, która się zaczerwieniła i przyspieszyła kroku, by zrównać się z ojcem Chodźcie, dziewczęta Rzuciła ostro Hedwig, choć już się oddalili od zgrai. Robi się późno kiedy cienie się wydłużyły, niebo pociemniało, a rodzina kontynuowała spacer w kierunku Getreide right Gasse. Lotte zaczęła podśpiewywać ostatnie wersy di Lorelei. Birgit i Johanna dołączyły, a ich głosy zaczęły wznosić się ku nadchodzącej nocy. Rybaka pierś tej pieśni ton dziwną tęsknotą przejmuje. Nie baczy już na szczerby skał, tylko się w górę wpatruje. Ach, lękam się, by rzeki toń rybaka nie pochwyciła. Nieraz to już wśród renu fal pieśń Lorelaj uczyniła. Rozdział drugi. Johanna. Z Salzburg, sierpień 1934 roku. W kuchni panował zaduch. Johanna podwinęła rękawy bluzki, ale ta i tak kleiła się jej do łopatek, a pot zebrał się jej między piersiami. Matka piekła chleb, a córka oczywiście jej pomagała. Nie mogła sobie przypomnieć, kiedy zadania w jej rodzinie poukładały się w taki, ani inny sposób. Birgit pomagała ojcu w sklepie, ona matce w domu. A Lotte? Co robiła Lotte? Śmiała się i śpiewała, poprawiając wszystkim nastrój. I nikt jej za to nie ganił. Bo to była lotte, a jej celem było upiększanie wszystkim życia wdziękiem i radością. Wraz z początkiem września jej siostra miała zostać studentką na Mozarteum, gdzie będzie uczyła się śpiewu, teorii i komponowania. Mały skowronek w końcu rozłoży swoje skrzydełka. Johanna, piec, powiedziała Hedwig, a jej córka bez słowa podeszła do pieca, dołożyła do ognia kilka szczap i zamknęła drzwiczki. Uważała czasami, że kuchnia jej matki musiała być najbardziej starodawną w całym Salzburgu. Hedwig Eder nie ganiała za nowoczesnymi udogodnieniami. Swoją kuchnię oparła na tej, którą pamiętała z dzieciństwa. A każdy, kto wkraczał do dużego kwadratowego pomieszczenia, mógł pomyśleć, że znalazł się w typowym tyrolskim domu na farmie. Znajdowały się w nim drewniany stół i ławki, staromodny piec. A z sufitu oprócz zużytych miedzianych garnków i patelni zwisały suszone zioła i cebula. Kilka lat wcześniej Hadwik niechętnie pozwoliła mężowi na zakup lodówki, bo trudno było przechowywać w praktyczny sposób żywność w chłodni lub strumieniu, jak odbywało się to w jej rodzinnym domu w górach. Mimo to naciskała, by wszystko odbywało się tam w taki sam sposób jak w jej dzieciństwie. Niezależnie od tego, czy mowa była o pieczeniu chleba, farbowaniu ubrań, suszeniu ziół czy przygotowywaniu dżemów, gardziła nowoczesnymi metodami, podobnie jak i zakupami w sklepie. I tak czuła się ogromnie niezadowolona, że mleko kupuje z wozu jeżdżącego z grzechotem każdego dnia po ulicach, jak czynili to wszyscy w Salzburgu. Johanna uważała, że gdyby tylko było to możliwe, trzymałaby na podwórzu krowę. I we wszystkich tych domowych przedsięwzięciach pomagała matce. Była to rola, którą pełniła z takim samym, pełnym determinacji pragmatyzmem, jaki posiadała jej matka. Pracowała u jej boku solidarnie, znajdując satysfakcję w drobnych, choć znaczących osiągnięciach, w postaci złotego bochenka chleba, świeżo wykrochmalonej koszuli czy wypolerowanego stołu. Nigdy szczególnie nie interesowała ją nauka zdobywana w szkole, choć ojciec kochał książki i muzykę. Johanna wolała sprawy praktyczne i namacalne, niż niewidoczne i abstrakcyjne. Jednak po czterech latach od ukończenia prowadzonej przez zakonice szkoły przez wszystkie trzy siostry, wciąż niezamężna i bez perspektyw na zmianę swojej sytuacji, Johanna zaczęła odczuwać potrzebę wolności, nie mającą nic wspólnego z gorącą kuchnią. Gotowe, powiedziała matka, wyjmując z pieca okrągłe, złote bochny chleba z wyrazem niemal ponurej satysfakcji na twarzy. Więcej im nie trzeba, zerknęła na zegar wiszący nad drzwiami, a Johanna sięgnęła po mały miedziany rondel, w którym zawsze parzyły kawę. Każdego popołudnia zanosiła tacę Birgit i ojcu, a potem siadała z matką przy kuchennym stole i popijały ją razem, zazwyczaj w milczeniu czasami dołączała do nich lotte choć ta wolała zabierać kawę do pokoju i czytać książkę zostawiając matkę i siostrę w ich ciszy johanna zaczęła sobie uświadamiać że ich miejsca stawały się coraz wyraźniej oznaczone tego dnia postanowiła to jednak zmienić zaczekała na zaparzenie się kawy po czym ustawiła na tacy spotki i filiżanki oraz szklanki z wodą. Następnie zaniosła siostrze i ojcu, pochylającym się nad stołem na zapleczu i oglądającym kawałki metalu, które Johanna uznawała za tak nudne. — Dziękuję, mein Schatz, powiedział Manfred z czułym uśmiechem, a Johanna pochyliła lekko głowę, zbyt nerwowa, by odpowiedzieć. Drażliwość nie była absolutnie w jej stylu. Była bezpośrednia do granic bezczelności lub nawet niezręczności. Aż czasami jej ojciec się śmiał i groził, że ktoś w końcu jej powie, przestań gadać nad miską gorącej papki. Nasza Johanna zrzuci ci tę papkę na głowę. Dodawał rozbawiony, aż w końcu doprowadzał ją do śmiechu, a Johanna traktowała to jako komplement i dowód jej siły. A teraz tej siły potrzebowała. Na piętrze matka usiadła już przy stole, a jej proste zazwyczaj plecy zgarbiły się ze zmęczenia, kiedy sączyła kawę w blasku popołudniowego słońca. Zrzuciła buty, bo kostki opuchły jej od gorąca, a grube rajstopy otoczyły je, tworząc zmarszczki jak u słonia. Kiedy Johanna przystanęła w progu, spojrzała z zaskoczeniem, jak staro wyglądała teraz jej matka. Włosy spięte w zwyczajowy ciasny kok były już bardziej siwe niż słomiane. Na czole pojawiły się głębokie zmarszczki, a na ponsowych policzkach wykwitły pajęczyny uszkodzonych naczyń krwionośnych. Sprężyste ciało wyraźnie zmiękło. Nigdy nie należała do pięknych kobiet, ale mąż był jej oddany przez całe swoje życie. Młodszy o pięć lat i niższy o dziesięć centymetrów od żony, Manfred, poznał ją na pieszej wycieczce w pobliżu Innsbrucku. Johanna słyszała wielokrotnie opowieść o tym, jak zobaczył jej matkę pasącą kozy na łące i od razu się zakochał. Dziewczyna uważała to jednocześnie za romantyczne i absurdalne, że ktoś taki jak jej matka, tak skromna i niewzruszona, mogła rozkochać w sobie delikatnego i czułego mężczyznę. Mimo wszystko nie podawała tej opowieści w wątpliwość, bo widziała jej efekty każdego dnia. Dziś wykonałyśmy dobrą pracę, powiedziała Hedwig, kiedy Johanna dołączyła do niej przy stole. Słowa te powtarzała za każdym razem, jakby napisano dla niej scenariusz, którego się ściśle trzymała. Tak, to była dobra praca, przyznała grzecznie Johanna. Podniosła filiżankę z kawą, ale zaraz ją odstawiła, nie upiwszy nawet łyku. Mamo, Hedwig spojrzała na nią z zaprzymrużonych powiek. Co było już niezgodne ze scenariuszem. O co chodzi? Johanna wzięła głęboki oddech i uniosła pod bródek, rzucając matce bezpośrednie spojrzenie, do którego ojciec zawsze ją zachęcał. Chcę pójść do szkoły. Co? zawołała zdławionym głosem Hedwig. Byłaś już w szkole. Wiem o tym doskonale. W grudniu skończę dwadzieścia trzy lata. Chodzi mi o to, że chcę pójść do szkoły dla sekretarek, mamo. Nauczyć się stenografii, pisania na maszynie i tego typu przydatnych rzeczy. Tak naprawdę nie wiedziała do końca, czego by się tam nauczyła. W Volksbibliotek znalazła ulotkę reklamującą kurs sekretarki dla młodych kobiet. Jednak ogłoszenie oferowało jedynie bliżej nieokreślone obietnice przyzwoitych płac i przyzwoitej pracy biurowej. Tyle jednak wystarczyło, by wzniecić ogień w duszy Johany. Matka pokręciła powoli głową, bardziej w wyrazie zdumienia niż odmowy, co dało przynajmniej Johanie odrobinę nadziei. Dlaczego chciałabyś zrobić coś takiego? spytała ze szczerym niedowierzaniem w głosie. Bo chcę pracować. Zarabiałabym pieniądze, wiesz? Przydałyby się. Nie potrzebujemy pieniędzy! wtrąciła pospiesznie Hedwig. Bynajmniej nie musisz tego robić z myślą o nas, Johano. W jej głosie wybrzmiały zarówno wyrzut, jak i ulga. Jakby wrzucenie kilku szylingów do miseczki na piecu było wszystkim, do czego aspirowała jej córka. Johanna upiła łyk kawy, starając się zdławić w sobie narastającą frustrację. Znała swoją matkę, jej tradycję i sposób postrzegania rzeczywistości i przewidziała, że ta odrzuci jej pomysł. W świecie Hedwig kobiety nie pracowały w biurach z mężczyznami. Zajmowały się pieczeniem chleba, cerowaniem koszul i znajdowały satysfakcję, patrząc na wypolorowany garnek czy błyszczącą po umyciu podłogę. Do czasu zamążpójścia pozostawały w rodzinnym domu, a następnie przeprowadzały się do nowego lokum z mężem, a tam robiły dokładnie to samo co wcześniej. Tak zawsze było i tak zawsze będzie. Świat bez końca Amen. Johanna odstawiła ostrożnie filiżankę na spodek, bo należała ona do zestawu porcelany Huch en reuter, który jej rodzice otrzymali w prezencie ślubnym. Każdy cenny talerzyk i filiżanka napawały jej matkę dumą. Chcę po prostu coś robić, powiedziała. Coś robić? Za mało masz pracy? Mam zlecić ci więcej zadań związanych z szyciem, cerowaniem, sprzątaniem i pieczeniem? Zawsze jest coś do zrobienia, johano! Gdybym wiedziała, że jesteś taka niespokojna, zapewniłabym ci więcej pracy. Matka ponownie pokręciła głową, poczem dopiła kawę, co miało podkreślić, że rozmowa dobiegła końca i nie było potrzeby wypowiedzenia więcej słów. Chodziło mi o coś innego, mamo. Johanna starała się mówić w wyważony sposób. A co innego jeszcze jest? Mamo, z całą pewnością. Popatrzyła na Hedwig z frustracją. Wiesz, że nie jestem mężatką. Heh, kiedyś kogoś poznasz? Ciekawe jak, pomyślała Johanna. Nie mogła pasać kus na Gase na podobieństwo swojej matki w górach. Nie było też żadnych mężczyzn do wzięcia na Sankt Blasius, gdzie chodzili co niedzielę na mszę. W ciągu kilku ostatnich lat wszyscy trzej potencjalni kandydaci opuścili miasto. Jeden wyjechał do Wiednia, drugi miał zostać księdzem, a ostatni nauczycielem. A ona donikąd nie chadzała, albo siedziała w domu, albo szła do kościoła. Nie było mowy o poznaniu kogokolwiek. Kilka lat wcześniej należała do Naturfreunde, klubu alpejskiego dla młodych ludzi, którzy opłacali wycieczki na Monsberg i Untersberg oraz wyprawy przez Salzkammergut. Pewnego razu byli nawet na nartach. Johanna pamiętała noc spędzoną w jednej z surowych, górskich chat, której maleńkie okna zasypał śnieg. Piekła kiełbaski na ognisku i siedziała do późna, rozmawiając i żartując z innymi dziewczętami z klubu. Był tam pewien chłopak, tak naprawdę już mężczyzna, starszy od niej o kilka lat, który uśmiechnął się do niej, kiedy zapinała narty. Później, kiedy zjechała ze stoku, zrównał się z nią i zaoferował, że zaniesie jej sprzęt na następny zjazd. Zbita stropu odmówiła mu, a on nie ponowił już swojej propozycji. A jednak to wspomnienie sprawiało, że serce Johany nieco przyspieszało. Jednak Naturfreunde wraz z innymi austriackimi klubami i stowarzyszeniami rozwiązano dwa lata wcześniej wraz z powołaniem do życia Standestadt jednopartyjnego systemu federalnego państwa austriackiego. Ojciec przyznał trzeźwo, że było to konieczne, aby powstrzymać kraj przed nazistowską agresją, ale Johanie brakowało górskich wypraw i liczyła na coś więcej. Nie tylko o to chodzi. Powiedziała matce zdeterminowana, by udowodnić swój punkt widzenia pomimo kamiennego oblicza Hedwig. To życie, mamo. Nie chcę spędzić go całego w twojej kuchni. Matka szarpnęła głową z wyrazem bólu na zmęczonej twarzy, po czym wstała i zebrała szybkimi ruchami filiżanki i spotki, choć Johanna nie zdążyła dobić swojej kawy. Nie wiedziałam, że to dla ciebie aż taka udręka, rzuciła urażonym tonem. Naczynia grzechotały w jej dłoniach, kiedy odkładała je z nieco większym impetem, niż zrobiłaby to w normalnych okolicznościach w przypadku jej cennej porcelany. To nie jest udręka, odparła Johanna, walcząc z poczuciem desperacji i gniewu, ale chcę pewnego dnia mieszkać we własnym domu i mieć własną kuchnię. I własne życie, dodała w myślach. Jeśli zdobędę jakieś umiejętności, zdecydowała się na nieco inne podejście. "Jeśli wybuchnie wojna, kobiety będą musiały wziąć się do pracy. Jeśli wybuchnie wojna, Hedwig obróciła się na pięcie i spojrzała na nią ostro. Nie będzie żadnej wojny, Johano! W przeciwieństwie do matki Johana czytała gazety, zarówno Salzburger Volksblatt, jak i wiedeńską Wiener Neuste Nachrichten. Dowiedziała się, jak wielu Austriaków chciało należeć do Niemiec, wielkich Niemiec. Przeczytała również, że w marcu Niemcy wkroczyli bez żadnych problemów do nadrenii, pragnąc zmienić to chore marzenie w rzeczywistość. Hitler zbroił się bez żadnych skrupułów, nawet jeśli ludzie udawali, że niczego nie widzą. W Salzburgu gangi chłopaków w brązowych koszulach rosły w siłę, a ich spojrzenia stawały się bardziej wyzywające niż przed dwoma laty. Johanna przyglądała się im czasami z ukrywanym zaciekawieniem. W ich bójczuczności i pewności siebie było bowiem coś energetycznego, nawet ekscytującego. Wiedziała, że ojciec gardzi Hitlerem i wszystkimi jego niewolniczymi poplecznikami, ale sama uważała, że nie ma niczego wymuszonego w sposobie, w jaki ci młodzi ludzie stąpali po ulicach. Dlaczego mówisz o wojnie? mruknęła Hedwig, zaczynając pobrzękiwać garnkami w przygotowaniach do wieczornego posiłku. Od poprzedniej nie upłynęło aż tak wiele czasu. Blisko dwadzieścia lat. I popatrz sama, co się stało. Hedwig zatoczyła ramieniem krąg obejmujący dom, miasto, cały świat. Wszystko się rozpadło. Wszystko. Ojciec często lamentował nad utratą świata, w którym się wychował, kiedy Cesarstwo Austro-Węgierskie rozciągnęło swoje obszary od Szwajcarii po Rosję, zyskując 50 milionów obywateli i zachęcając do wolności ruchu, myśli i wiary. Teraz, zdaniem Manfreda Edera, federalne państwo austriackie stało się zaledwie koszem odpadków, częścią cesarstwa, którego nikt inny nie chciał połączyć w jeden kraj i rządzić nim żelazną ręką, w celu zapewnienia jego integralności. Jaką mamy tożsamość jako naród, jaką kulturę jako jego mieszkańcy? Pytał czasami, kiedy spotykał się z przyjaciółmi w pokoju dziennym, nieformalnym salonie należącym do członków partii chrześcijańsko-społecznej i weteranów wojennych, którzy rozmawiali o polityce i religii, marząc o tym, by zmienić świat. Dla Jochany byli oni jedynie zbiorowiskiem rozczarowanych realiami życia starców, lamentujących nad światem, w którym nie istniały już ich cygara i brendy znała jedynie to, niewielki kraj daleki od cesarstwa, prowincjonalne miasto, które starało się być kosmopolityczne każdego lata podczas festiwalu i kuchnie, wciąż tę samą kuchnię. Westchnęła, wiedząc, że musi ułagodzić matkę, jeśli zależało jej na choćby najmniejszej nadziei na osiągnięcie swojego skromnego celu. Nawet jeśli wojny nie będzie, świat się zmienia, mamo, i to na wiele sposobów. Chcę tylko zdobyć przydatne umiejętności. Hedwig nie odpowiedziała, więc Johanna mówiła dalej, niezdolna do utrzymania spokoju w głosie. Skoro Lotte może uczyć się muzyki, dlaczego ja nie mogę uczyć się pisania na maszynie? Hedwig cmoknęła z dezaprobatą, odwrócona do córki plecami, sztywna i nieustępliwa. Z dołu dobiegł dźwięk dzwoneczka informujący o tym, że do sklepu ktoś wszedł. Po chwili usłyszała wesoły głos ojca witającego potencjalnego klienta. Eh, to życie nigdy się nie zmienia, pomyślała Johanna. Dzień za dniem, każdy taki sam, gotowanie, sprzątanie, szycie, cerowanie. Mogłaby żyć i umrzeć w tej kuchni i nic nigdy by ją nie spotkało. Nie powiedziałaś w otwarty sposób, dlaczego jesteś temu przeciwna, oznajmiła. Hedwig odwróciła się gwałtownie i huknęła pięściami w stół, aż rozeszło się głośne echo. A jaki powód muszę ci dawać? Jesteś tutaj potrzebna, poza tym nie ma pieniędzy na naukę. Mądrzejszy człowiek się poddaje, odpuść sobie upór. Johanna odwróciła wzrok, walcząc ze sobą, by nie warknąć w odpowiedzi. Nie zyskałaby na tym w żaden sposób, ale mimo to nie mogła się poddać, jeszcze nie teraz. Mogłabym spłacić opłaty za naukę, powiedziała w końcu, zła na siebie, że próbuje udobruchać matkę. Kiedy znajdę pracę? Pracę, pracę! Hedwig wyrzuciła ręce w górę. Masz pracę, tutaj! Wskazała stół, wciągnęła na niego ciężki worek z ziemniakami i spojrzała znacząco na córkę. Trzeba je obrać! Johanna wstała bez słowa i sięgnęła po nóż. Hedwig odwróciła się do swoich garnków, a ona wzięła się do pracy. Jedynym słyszalnym dźwiękiem w kuchni było wściekłe chrrr noża skrobiącego o skórkę, która odchodziła długimi zabrudzonymi w plamy łupinami. Obie kobiety wykonywały swoją pracę z wrogością. Z dołu dobiegł wybuch śmiechu, a następnie stuknięcie drzwi towarzyszące pożegnaniu kolejnego zadowolonego klienta. Atmosfera w kuchni zagęściła się i ochłodziła jednocześnie. Chrrr po pięciu minutach ciszy rozległo się pukanie, tym razem do bocznych drzwi dla członków rodziny, które prowadziły bezpośrednio na piętro. Johanna odłożyła nóż. Otworzę! Wybiegła z pomieszczenia, wdzięczna za możliwość opuszczenia kuchni, choćby na krótką chwilę. Czy matka kiedykolwiek się ugnie? Będzie musiała znaleźć inny sposób, wymyśli jakieś rozwiązanie, żeby zmusić ją do zmiany zdania. Ach, to pan! Johanna nie zdołała wyeliminować ze swojego głosu nieprzyjaznej nuty, kiedy spojrzała na Janosa Panowa, szlifierza, który co kilka tygodni odwiedzał wszystkie domy i sklepy na right de Gasse ze swoim wózkiem szlifierskim, barwnie pomalowanym i udekorowanym postrzępionymi proporczykami. Na przetłuszczające się włosy naciągnął brudną czapkę, a jego oddech wskazywał na połamane i ciemne od tytoniu zęby. "Dzień dobry, Fräulein Eder." rzucił przymilnie i choć Johanna zwykle mu współczuła, teraz poczuła jedynie irytację i zacisnęła zęby. "Nie mamy dziś do naostrzenia żadnych noży." odparła, choć wiedziała, że matka miałaby inne zdanie. Zawsze potrzebowali ostrych noży, ale jej obecny nastrój nie pozwalał tego dnia na zniesienie zachowania prostego szlifierza nawet przez kilka minut jego skruszona mina i przymilanie się przypominały jej o wszystkim, czego by jej zabrakło, gdyby matka nie zgodziła się na jej plan. To był właśnie jedyny mężczyzna, z którym wymieniała jakiekolwiek uprzejmości. Na pewno, Fräulein? zapytał. Minęły przecież dwa tygodnie. Na pewno, warknęła Johanna, po czym zamknęła mu drzwi przed nosem. Nabrała głęboko powietrza i powoli je wypuściła. Przez chwilę czuła napływające do oczu łzy. Ale zdołała je zdławić. Nie mogła się rozpłakać. Nie pozwoli sobie na taką słabość, nawet jeśli nikt nie będzie jej świadkiem. Hedwig stanęła u szczytu schodów, opierając jedną dłoń na plecach. Jej sylwetka była doskonale widoczna w blasku dobiegającym z kuchni. To tylko szlifierz! odparła lekceważącym tonem Johanna. Wciąż pulsowały w niej gniew, bezradność, a nawet głęboka rozpacz. Odwróciła się od drzwi i zacisnęła powieki, by pozbyć się łez. Ten idiota żyd. Johanna, zawołał ostrym głosem ojciec. Było w nim słychać taki ból i rozczarowanie, że aż zesztywniała. Jak możesz tak mówić? No cóż, taki jest, odparła butnie Johana, choć zaczęły jej ponsować policzki. Wiedziała, że nie powinna była w taki sposób zareagować. Żałowała tego, ale była to wina wrzącej w niej frustracji. Pluje ty to mi śmierdzi, dodała. Nie lubię go. To człowiek jak każdy inny, zaprotestował cicho Manfred. Nasz pan i zbawca również był Żydem. To wybrańcy Boga, Johano. Nie wolno ci o tym zapominać. Ale to zwyczajny szlifierz, wykrzyknęła Johanna. Nawet mama uważa go za niechlujnego. Dlaczego on cię w ogóle obchodzi? Manfred milczał przez chwilę. Kąciki jego ust opadły, a na twarzy zagościł taki smutek, że Johanna aż się skurczyła i zaraz zacisnęła palce w pięści, żeby nie zacząć wykręcać fartucha. Dlaczego ojciec musiał usłyszeć jej słowa? Nie chciała tego powiedzieć, oczywiście, że nie. Zwykle było jej żal Janosa. Wypowiedziała się bezmyślnie, ale jakie miało to w ogóle znaczenie? Większość ludzi mówiła o Żydach zdecydowanie gorzej. Obchodzi mnie, bo na świecie jest za dużo zła, odparł w końcu cicho ojciec. A ja wiem, że łatwo czasami o tym zapomnieć. Johanna pokręciła głową, nie do końca pewna, czy nie zrozumiała, czy może nie chciała zrozumieć. Poza tym, ciągnął ojciec. Janos Panow urodził się w ubogiej rodzinie i w młodym wieku został sierotą. Z Rosji wygonili go ignoranci, którzy nienawidzili go po prostu za to, kim jest. Nie miał szans na edukację czy rozwój. Ciężko pracował i znalazł sposób na utrzymanie. Samo to wystarczy, by zasłużyć na szacunek. Przerwał na moment. Jeśli zrobił cokolwiek, co cię zdenerwowało Nie, nic zawołała Johanna. Ale to bez znaczenia. Nic nie ma znaczenia. Ojciec zbliżył się o krok, a na jego twarzy zagościła prawdziwa powaga. Ależ to ma znaczenie, Johano. Mań szac. To ma ogromne znaczenie. Ale w tych trudnych czasach obawiam się najbardziej, że przestanie to mieć znaczenie. Rozumiesz? Jochana popatrzyła na niego, na zwieszone ramiona, poważny wyraz jego ciepłych oczu, smutny uśmiech na ustach. Wyglądał na kruchego, a jednak tkwiła w nim wewnętrzna siła, na której zawsze polegała. Johanno! — skinęła głową, nie mając już odwagi spojrzeć mu w oczy. Rozumiem. Manfred popatrzył na nią przez chwilę, a jego badawcze spojrzenie skojarzyło się jej z ojcem Józefem, kiedy udzielał jej spowiedzi. Błysk w oczach księdza był ledwie widoczny z zakratki. Bardzo się cieszę powiedział cicho, choć nie sprawiał wrażenia do końca przekonanego. Nie chcąc dłużej tego słuchać, Johanna się odwróciła i pobiegła na górę. Kiedy weszła do kuchni i sięgnęła po nóż, matka zaserwowała jej ponure skinienie głową w geście solidarności. Rozdział trzeci Birgit Wrzesień 1936 roku Problem z Austrią, powiedział Hans Pichler, po czym nagle dopadł go atak kaszlu. Polega na tym, że jest to kraj pozbawiony kultury, kraj złożony z zasadniczo odmiennych części, pozostałości po cesarstwie. Oświadczenie zakończyło się następnym napadem kaszlu. Mężczyźni zgromadzeni w pokoju dziennym Ederów pokiwali w zamyśleniu głowami. Birgit słyszała to już wielokrotnie. Raz czy dwa razy w miesiącu jej ojciec zbierał wokół siebie swoich rodaków, weteranów wojennych jak on sam, jak również mężczyzn z Kościoła lub podobnie myślących członków partii chrześcijańsko-społecznej, którzy z nieukrywaną niechęcią zaakceptowali najnowszy rząd austriacki faszystowski front ojczyźniany, przyjęty jako jedyny sposób na zwalczanie otwartej agresji narodowych socjalistów. Rozmawiali na temat książek, sztuki i muzyki, religii i filozofii, jednak dyskusja zawsze ostatecznie skręcała w stronę polityki lub tak naprawdę trudów Austrii w pozostaniu niepodległym krajem. Debatowali o wszechobecnym zagrożeniu ze strony maszerującego defiladowym krokiem hitlerowskiego Wehrmachtu, z powodu którego lamentowali nad pronazistowskimi działaczami w Salzburgu i całej Austrii. Najtrudniejsze jest to, odezwał się Heinrich Schmidt, że zbyt wielu ludzi myli dzisiaj naszą germańską kulturę z byciem Niemcami. Nie jesteśmy Niemcami, jesteśmy Austriakami. Tak, tak. Święte słowa, Herr Schmidt, święte słowa. Kilku mężczyzn załomotało pięściami o stół lub oparcia swoich foteli, kiedy Schmidt się oparł zadowolony ze swojego oświadczenia. Birgit poprawiła się niespokojnie na twardym krześle w kącie pokoju, które musiała zająć, by udostępnić gościom, spośród których niektórzy wciąż narzekali z powodu ran odniesionych w trakcie starej wojny, wygodne miejsca na sofach i fotelach. Lotte przysiadła na taborecie przy kolanach ojca, słuchając z uwagą pokasłujących i wygłaszających doniosłe mowy mężczyzn. Birgit nie miała pojęcia, jak ona to robi. Jakim cudem interesowała się tym, co miała do powiedzenia zbieranina starców cuchnących tytoniem i olejkami piniowymi. Zwłaszcza, że powtarzali to samo każdego miesiąca, rok w rok z coraz większym nadęciem od momentu powstania frontu ojczyźnianego. Johanna czmychnęła przynajmniej do kuchni, więc mogła pomagać matce w przygotowywaniu kawy i ciastek. Kiedy obsłużyły już wszystkich, Hedwig i Johanna wycofały się do swoich własnych miejsc, gdzie mogły w milczeniu popijać kawę. Birgit siedziała zaś dalej, niezauważona, niewidzialna. Przywykła do bycia niewidoczną, jako środkowa z sióstr Eder nie miała w sobie ani siły Johany, ani piękna Lotte. Nikt nigdy jej tego nie powiedział, ale było to tak widoczne, że utrwalała w sobie to przekonanie po każdorazowym przejrzeniu się w lustrze podobnie jak siostry była niebieskooką blondynką, ale na tym wszelkie podobieństwa się kończyły podczas gdy wyraźne rysy twarzy i silna szczęka Johany czyniły jej urodę wyjątkową, a porcelanowa cera lotte i różowe usta sprawiały, że wyglądała na delikatną i piękną. Birgit miała twarz jak ziemniak. Czasami, kiedy dopadał ją gorszy nastrój, myślała, że Bóg zebrał pewnie resztki z procesu tworzenia charakteru Johany i urody Lotte, a następnie posklejał ją z kawałków. Jej włosy miały barwę brudnego śniegu, cera była niewiele lepsza. Choć miała niebieskie oczy, były one nieznośnie małe, jak rodzynki w pudingu, stwierdziła kiedyś złośliwie jedna z dziewcząt w szkole. Wraz jej twarzy, kiedy się nie uśmiechała, pozostawał tak ponury, że ludzie na ulicy mówili, żeby przestała się tak dąsać i że ma twarz jak kwaśne mleko. Birgit wcale nie chciała wyglądać na ponurą. Obawiała się jednak, że kiedy się uśmiecha, sprawia wrażenie dziwacznej i zdesperowanej. Nie potrafiła znaleźć żadnego rozwiązania. Jej talenty nie wyprzedzały szczególnie urody. Birgit jest nadzwyczaj niewyróżniającą się stwierdziła kiedyś jedna z zakonnic w szkole, kręcąc ze smutkiem głową. Pozostawała w wystarczającym stopniu kompetentna w niezbędnych dziedzinach czytaniu, pisaniu, arytmetyce, historii. Nigdy jednak żaden ląd nie odpalił jej wyobraźni i ani razu nie miała powodu, by się czymkolwiek wyróżniać. Nie wybierano jej do wyścigów ani zawodów sportowych, nigdy nie otrzymała solowej ani głównej roli w gwiazdkowych lub wielkanocnych koncertach. Podobnie jak Johanna nie fałszowała nadto, ale w porównaniu z czystym głosem Lotte jej śpiew pozostawał po prostu zwyczajny i z pewnością niczym się nie wyróżniał. Wciśnięta w kanapkę między dwie siostry, z których każda specjalizowała się w swojej indywidualnej dziedzinie, Birgit zrozumiała już w młodym wieku, że czeka ją ciężka praca, żeby ktokolwiek dostrzegł jej osiągnięcia. W ten sposób, kiedy miała osiem lat i obserwowała ojca naprawiającego pozłacany w technice ormolu zegar stojący, postanowiła wprawić się w tym, w czym była dobra, w pracy zegarmistrzowskiej. Nie przyszło jej to łatwo, musiała zacząć sobie radzić z maleńkimi, odmiennymi od siebie częściami, co było skomplikowane i jedynie dzięki temu, że ojciec dostrzegł jej determinację, pozwolił jej nieformalnie zostać jego uczennicą w wieku lat szesnastu. Zrozumienie działania przekładni i kółek w doskonałej harmonii wymagało wielkiego skupienia i nauki. W końcu się jednak dowiedziała w jaki sposób energia nagromadzona w sprężynie zostawała uwolniona, by obrócić kółka, a następnie jak dzięki popchnięciu wahadła grawitacja pozwalała mu się kołysać i poruszać wskazówkami. Teraz ku niezadowoleniu jej ojca zegary wytwarzano już głównie w fabrykach, specjalizował się więc on w naprawie mechanizmów, głównie tych starszych, rozbierał je na kawałki, by wymienić kółko, płytkę lub nit. Kiedy Birgit skończyła osiemnaście lat, ojciec z niekrytą dumą podarował jej zestaw własnych narzędzi. Suwmiarkę, pilnik, szczypce, piłkę, narzędzie do wbijania kołków i młotek do nitów. Wszystko w skórzanym etui. Birgit marzyła po cichu, że doda słowa i córka w malowanym szyldzie zegarmistrzostwo Eder przed sklepem. Ale nie zrobił tego a ona nie miała tyle pewności siebie, żeby to zasugerować. Mimo to czuła się spełniona, mogąc pracować u jego boku. Zawsze cieszyły ją wspólne godziny, spędzane głównie w ciszy, z wyjątkiem okazjonalnych uwag dotyczących wykonywanej pracy. Spójrz na ten mechanizm, mówił jej ojciec, albo pytał. Widzisz, jak te wskazówki przeskakują? To drżenie mechanizmu. A ona kiwała głową i mruczała coś w odpowiedzi. A jednak mimo tego spędzanego razem czasu, Birgit obserwowała z odrobiną goryczy, której nie chciała w sobie pielęgnować, że to Lotte siedziała na stołku przy jego kolanie, że to na głowie Lotte ojciec oparł swoją starą, sękatą dłoń, pieszcząc jej loki, zanim zwrócił się do Hansa Pilchera, by zagadnąć go o jego sklep obuwniczy przy Lindergasse. Birgit odwróciła głowę, kiedy Herr Pilcher zaczął narzekać na inflację, która doprowadziła do bankructwa podobne zakłady w jego branży Ale ludzie zawsze będą potrzebowali butów, Herr Pilcher, zauważył radośnie ojciec Tak samo jak zawsze będą musieli odmierzać czas Kącikiem oka Birgit uchwyciła kierunek uśmiechu ojca nie był skierowany w jej stronę, partnerki w zegarmistrzostwie, jak niegdyś, lecz w stronę nowego członka ich małego klubu, Franza Webera. Samo spojrzenie na Franza Webera wywołało w Birgit palące poczucie niesprawiedliwości. W sklepie pojawił się zaledwie tydzień wcześniej. Ojciec był zajęty naprawą zegara ściennego w stylu Biedermeier i to Birgit udała się do frontowego pomieszczenia, kiedy rozbrzmiał dzwoneczek przy drzwiach. Wygładziła spódniczkę i uśmiechnęła się do mężczyzny, którego uznała za klienta. Grisgott, Herr, mogę w czymś pomóc? Stojący przed nią, mężczyzna był smukły i długonogi. Przechodząc przez próg, musiał się lekko pochylić, po czym zdjął kapelusz, ujawniając ciemne loki. Rozejrzał się z zainteresowaniem po sklepie pełnym zegarów, a kiedy Birgit się odezwała, popatrzył na nią z uśmiechem. Mam taką nadzieję, Fräulein. Szukam Herr Edera. Herr Eder jest w tej chwili zajęty pracą, ale jeśli chce pan coś naprawić lub kupić zegar, służę pomocą. Birgit przywykła już do klientów pytających o jej ojca. Często odrobinę niezadowolonych, że muszą rozmawiać z jego córką Jednak w wielu przypadkach większość z nich ją zaakceptowała Obawiam się, że ani nie chcę kupić zegara, ani nie mam żadnego do naprawy Odparł mężczyzna z ujmującym uśmiechem, który Birgit odebrała jednak jako próbę jej delikatnego wykpienia Przyszedłem w sprawie pracy Mam zostać uczniem Herr Edera Co? Rzuciła Birgit, zanim w ogóle zdążyła się nad tym zastanowić Popatrzyła na niego tempo, wstrząśnięta docna tym oświadczeniem, które zostało dodatkowo wypowiedziane z taką pewnością siebie. Ojciec brał sobie ucznia podczas gdy to ona pełniła tę rolę od ponad czterech lat i nie zająknął się nawet słowem na ten temat? Widzę, że panią zaskoczyłem mężczyzna uśmiechnął się szeroko, ujawniając dołek na jednym z policzków. Wyglądał tak przyjaźnie ze swoimi czekoladowymi oczami i niesfornymi, kręconymi włosami, że Birgit znielubiła go jeszcze bardziej. W rzeczy samej, przyznała, ojciec nic mi nie wspomniał o nowym uczniu. To ja jestem jego uczennicą. Chciała wykrzyknąć, ale zachowała tę myśl dla siebie. W takim razie powinna go pani zapytać. Czy jest aż tak zajęty pracą, że wyklucza to naszą rozmowę? Birgit ponownie odniosła wrażenie, że obcy z niej drwi i znów się to jej nie spodobało. Porozmawiam z nim, odparła krótko i odwróciła się bez dalszych słów, choć zdawała sobie sprawę, że takie zachowanie graniczy z brakiem taktu. Na zapleczu ojciec pochylał się nad wnętrznościami Bidermajera, miał na nosie binokle i marszczył czoło, przyglądając się uszkodzonemu mechanizmowi starego zegara. Nie usłyszał dźwięku dzwonka, nie zauważył nawet, że jego córka opuściła pomieszczenie. Papo, jakiś mężczyzna chce z Tobą porozmawiać, powiedziała Birgit znacznie głośniej niż zwykle, by zwrócić jego uwagę. Twierdzi, że ma zostać Twoim uczniem. Ach, tak, oczywiście! Herr Weber! Manfred uniósł głowę z nad zegara i uśmiechnął się tak promiennie, że irytacja w Birgit zapłonęła jeszcze mocniej. Miał się dziś zjawić. Zupełnie zapomniałem. Nie powiedziałeś mi o nim, wycedziła, słysząc doskonale wyrzut w swoim głosie, którego nie zdołała zdławić. Czyżby? No cóż, przepraszam, kochana. Wszystko potoczyło się dość szybko. Szybko? Tak się spieszył? Matret uśmiechnął się zdawkowo. Och, sama wiesz, jak to czasami bywa. Słyszysz nazwisko i za chwilę wszystko jest ustalone. No dobrze, powitajmy go. Jestem pewny, że twoja matka będzie miała dla nas jakieś ciastka. Birgit podążyła za ojcem do przedniego pomieszczenia, gdzie powitał przyszłego ucznia z niekrytym entuzjazmem, całkowicie jej obcym. Sądząc po sposobie, w jaki Herr Weber się uśmiechnął, zdążył się już zorientować w sytuacji. Po chwili udali się na piętro do pokoju dziennego, a Hedwig, równie zaskoczona jak jeszcze niedawno Birgit, podała im posypane cukrem Gugelhupf, które przygotowała na popołudnie. Zaparzyła też kawę, a Johanna przyniosła ją do pokoju, rzucając przy okazji Francowi ciekawskie spojrzenie, które ten odwzajemnił z taką samą szczerością. Birgit wiedziała, że jej starsza siostra nie była śliczna w ten lukrowaty sposób, który lubili mężczyźni, ale i tak można było nazwać ją ładną – Długie blond włosy miała splecione w warkocze za uszami, a niebieskie oczy przenikały wszystko, na co patrzyły. Dorównywała prawie gościowi wzrostem, a przy tym miała smukłą figurę w przeciwieństwie do bezkształtnej Birgit. Ona przypominała bardziej kluskę, a Johanna – amazonkę. Tak czy inaczej, nie obchodziło ją specjalnie, czy Herr Weberowi spodobała się jej siostra. On nie spodobał się jej. Ojciec dokonał stosownej prezentacji. To jest Johanna, moja najstarsza córka, niezwykle pomocna swojej matce. Birgit już zdążył pan oczywiście poznać. Pomaga mi w sklepie. Lotte, najmłodsza jest w szkole. Nasza ptaszyna od kilku tygodni chodzi na zajęcia do Mozarteum. Córki, poznajcie Franza Webera, który zostanie moim uczniem. Birgit patrzyła, jak Manfred obdarza Franza kolejnym przyjaznym uśmiechem. Kiedy słuchała, jak wymieniają uprzejmości. Znów zawrzał w niej gniew. Franz pochodził z Wiednia i do Salzburga przyjechał dopiero dzień wcześniej, głównie z myślą o zostaniu uczniem. Birgit nie mogła uwierzyć, że jej ojciec zdecydował się na kogoś aż z Wiednia. W jakim celu? Nie mieli aż tyle pracy, żeby potrzebny im był następny adept. Jej matka i Johanna wydawały się równie zbite stropu, jak ona sama, choć siostra wyglądała na zadowoloną z takiego obrotu sprawy, Zwłaszcza, że Franc miał zamieszkać z rodziną, jak to czyniła większość uczniów. Mamy dla ciebie mały pokoik na poddaszu, oznajmił Manfred. Gorąco w nim latem i chłodno zimą, ale postaramy się nadać mu nieco przytulności. Poza tym zapewnić ci on niezbędną prywatność. Podobnie jak nam. Ojciec odwrócił się do Franca, a ten skinął głową w wyrazie wdzięczności. Bardzo panu dziękuję, hereder. Cała przyjemność po mojej stronie, oczywiście. No i musisz zwracać się do mnie, Manfred. Birgit prychała w myślach, kiedy rozmawiali. Nagle Franz zwrócił się do Johanny i poprosił, by powiedziała coś o sobie. Ku zaskoczeniu Birgit siostra zaczęła ględzić o tym, jak bardzo lubi piesze wycieczki, wspomniała też o klubie alpejskim, do którego niegdyś należała. Poszła do niego zaledwie kilka razy, z tego co zapamiętała Birgit, narzekała też na zimno. Nie miałem zbyt wielu okazji do górskich wędrówek, mieszkając w Wiedniu, przyznał Franz Weber z uśmiechem, ale chętnie bym je zobaczył. Zabierzemy cię na Untersberg, oświadczył Manfred, gdzie ponoć śpi Karol Wielki. Rozciąga się stamtąd najpiękniejszy widok na miasto. Nie mogę się doczekać, odparł Franz, nie spuszczając jednak wzroku z Johany. Birgit tradycyjnie pozostawała niedostrzegalna. To wszystko absolutnie by jej nie obchodziło, ale kiedy następnego ranka Franc zajął stojącą obok stanowiska ojca ławę, która należała do niej, od kiedy skończyła szesnaście lat, stoczyła ze sobą ciężką walkę, żeby na niego nie warknąć lub co gorsza, się nie rozpłakać. Jak to się mogło stać? Dlaczego ojciec nie powiedział ani słowa? Birgit się obawiała, że odpowiedź na to pytanie, podobnie jak wiele innych rzeczy, ma związek z jej niewidzialnością. Przeszła w kąt pomieszczenia, gdzie oświetlenie nie było aż tak dobre, i zaczęła mruczeć pod nosem, kiedy ojciec zaczął uczyć Franca tajników związanych z zegarami. Już po kilku minutach słuchania cierpliwych instrukcji Manfreda zdołała się zorientować, że Franz Weber nie ma zielonego pojęcia o naprawie zegarów. Ojciec zwracał się do niego w sposób, w jaki odzywał się do niej, kiedy miała osiem lat. Wskazywał kółka, przekładnie, płytki i wahadła, nazywając je wszystkie, a Franc reagował jak ktoś, kto nigdy w życiu nie słyszał o podobnych rzeczach. A jednak był uczniem jej ojca i zajął jej miejsce, tak jak zapowiedział. Milczała przez pozostałą część dnia i na nazajutrz, kiedy jej ojciec i Franc znów pracowali ramię w ramię. Później pewnego ranka, kiedy na polecenie ojca Franz wyszedł po dostawę drutu, Birgit nie była w stanie już dłużej milczeć. — Nie rozumiem, papo — zaczęła próbując brzmieć spokojnie i nie okazywać negatywnych emocji. — Dlaczego zatrudniłeś ucznia, który nigdy nawet nie widział wnętrza zegara? Ojciec uśmiechnął się przelotnie, odkładając narzędzia. Szykowali się, żeby wrócić na górę na posiłek serwowany w południe. Franc ma tytuł w dziedzinie matematyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, odparł łagodnie. Jest bardziej niż wykwalifikowany do pracy w moim zakładzie. Ale nie ma żadnego doświadczenia, zaprotestowała Birgit. Na koła zębatę regulatora wiedeńskiego, któremu pokazałeś, gapił się jak na coś z innego świata. Bo to jest coś z innego świata. Moim przywilejem było pokazać mu mechanizmy tego miniaturowego wszechświata i wyjaśnić, że to zaledwie mgliste odbicie skomplikowanych czynów samego Boga. Roześmiał się cicho. Do tego ostatniego muszę go jeszcze przekonać, ale chętnie z nim podyskutuję. Ojciec miał na myśli swoją debatę z Francem na temat filozofii czegoś, co nazywał logicznym pozytywizmem, o którym chłopak uczył się w Wiedniu. Mówił on o tym, że jedynymi ważnymi problemami filozoficznymi były te, które pozwalała rozwiązać logiczna analiza Birgit wyłączyła się ze słuchania tej rozmowy której nie próbowała nawet zrozumieć podczas gdy ojciec i Franz radośnie przerzucali się argumentami ku uciesze zainteresowanej jak zwykle Lotte Nawet Johanna wyszła z kuchni, żeby usiąść i posłuchać choć podobnie jak Birgit nie odezwała się ani słowem Wciąż nie rozumiem, powiedziała Birgit ojcu, który odłożył swoje etui z narzędziami. Nie mamy tyle pracy, żebyś potrzebował ucznia, kolejnego ucznia, dodała znacząco, a na twarzy jej ojca natychmiast wykwitł wyraz zrozumienia. Och, Birgit, mein Schatz, to o to ci chodzi przez cały czas? położył dłoń na jej ramieniu. To nie ma związku z tobą, Birgit, absolutnie żadnego. Nie możesz nawet myśleć, że choć przez moment byłem niezadowolony z twojej pracy. Uśmiechnął się i ścisnął ją lekko. Tutaj dzieją się poważniejsze sprawy, które musimy powierzyć Bogu wszechmogącemu. A teraz chodźmy, twoja matka przygotowała nam coś do zjedzenia. Chyba czuję zapach tafel szpic. Birgit poszła za ojcem na górę, nie odzywając się więcej. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl